Dawaj, Marka, włożymy do łyżki. Niech wsiada. Dawaj, tata, niech idzie, on schudnie trochę. Nic mu nie zaszkodzi, takie Nordic walking. Daj mu dwa kijki i niech idzie. Daj mu, idź. Idź mu daj dwa kijki, powiedz, że wyszedł. Tak, idź. Mandat dostaniesz. Zobaczymy, czy zrobiłeś dobrze, czy źle. A, elegancko. Co, wsiadasz na łyżki? To kurde, Marek tymi będzie chodził. Jak w łyżce siedzi. Okręcimy kierownicą. Buja się na boki. Daj, taki kiper robimy. Nie, ciur z Mareczkiem, ale paliki, ważne, że paliki nie uszkodzić, nie? Kurde, o Boże, szaki go dawaj. Tak, idziemy. Co? Nie zejdzie. Nie wygodnie mi tu, kurwa, cały czas ciśnie mnie. Opuść, Bartek. W drugą stronę. O, kurwa, na szybko. Dobra, starczy. O nie, to już szlaban będziesz miał. Kopać. No, nie będę cudował chyba przy tym słupku, co? No, na kamerze pokażemy, to dla złodziei będzie. Ja powiem mu kresu i tak ukradł. No tak. Teraz złodziei nie ma. Ten. Tam chyba za tym słupkiem granicznym, co? A kto to będzie tam łaził aż? Kurwa, daj spokój. Po co? Tutaj dobra. Jest to. Tu tak samo, Bartek, tam robimy. No tam jest taka chopka i nie widać, nie? Aha, tam. Tam, no. Koło, no dobra. Drut, chodź. O mój Boże. Idziemy. Myślisz, że się obrazi? Że go tak przewieźliśmy na łyżce? Za te wszystkie nasze wyzyski, co zawsze mówi, podczep coś tam zrób. Ja bym go zostawił na całą noc na tej łyżce. Kołdrę mu tylko bym rzucił i by siedział. Tutaj trochę drutu brakło, widzisz? Tak na to obliczył? No. I paliku brakło, i drutu. Widzisz, jak obliczył? Ja nie wiem, jak to liczył. Lepiej, żeby zostało, niż zabrakło. O, tu jest drut, widzisz? Tu. Szkoda, że obcęgi nie wziąłem. To bym sobie łatwo uciął ten drut. O, wy też tak zawijacie? Jak już się skończy na przykład drut, albo gdzieś się przerwie? A myślisz, że się cieszy, że taki ma dwóch synów? Nie. Nie. Bo mu nie pomagają. Patrz, co to, wiśnie już kwitną? Kurde. Widzisz? Teraz mamy tu. Bo i tu tak samo. Się zmienia. Trzeba będzie zrobić tu gdzieś, nie? Gdzieś. O. Tyle zostawić. O, kamyka mam. Elegancko. I tu mam nawet. Fajnie. Dobra. I teraz ładnie, zobacz. I teraz pęknie. O, widziałeś? Ale... W szkole cię to uczyli. Co? W szkole cię to uczyli. Tak. Na religii. Naciągniemy, żeby był napięty. I owijamy. Ja już trochę grodziłem satą, więc Bartek, przyuczysz się zawsze. Dobra. Wiesz, co on zrobił? Ja coś przeczułam tak. On cicho siedzi, za cicho jest. Wiesz, co zrobił? On podłączył prąd do tej linii. I my też go zrobimy w ciula, bo nie podłączymy tutaj tej, wiesz, rączki z drutem. Tylko weźmiemy sobie, położymy z boku. Zobaczysz, a ja złapię druta i mnie kopnie, a będzie się śmiał. Zobaczysz. Czyli ja wezmę tak i weźmiemy sobie na dół, wiesz? Jak cicho siedzi, nie? Tu jest prąd jak nic już w tej linii. Tak, sprawdzamy? Nie, ja nie sprawdzam. Chcesz, to sprawdzę. Czym to można byłoby sprawdzić? No przez trawę. Weź, nie, no tu. Bierzesz, nie? I tak ręką powoli dotykasz. Jak lekko no cię... pokaż. Jak cię mrowi. No pokaż. Nie, ja nie pokazuję. Jak się patrzę.
tak. Prąd dałeś, nie? Wiedziałem! Nie ma prądu, szybciej. Ja. Stąd, bo ja włączę prąd. Dobra. Weź sobie młotek, przynieś. Chodź, będzie zaczepiał. Ty, no nie ma! Tu mamy miernik do sprawdzenia prądu. No, ale jak był, jak ważył 30 kilo. A ty... No. Ta, ale wali. Wali mocno. O kurde! A strzeliło! Ja to nie lubię. Ale strzela. Nie. O. Kurde. Brr. Jak ja nie lubię tego. Ale chciał nas zrobić, widzicie? Kurde. On kurde tutaj czai się na nas teraz. Widziałeś kominerek. No znowu. To można sprawdzić. No. Ale strzela. One dłużej wytrzymują, dwa razy dłużej i tak samo biją jak ten kurwa z koło łowieckiego. A dwa razy dłużej wytrzymują. Ale kurwa krzywo jeden słupek. Ja pierdol. O, i co no, teraz? Patrz. Idź go przestaw, bo ja chcę do tyłu jechać. Ale z tymi ciężarówkami to już kurde. Ja ciągle tylko słyszę, jestem na podwórku z tyłu. Pu, 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 tylko trąbią non stop. No. Non stop. Wczoraj też. Wczoraj chyba ze 3 razy. Ktoś przejeżdżał i to trąbił. To mama okna myła dlatego. Tak. Ale pan Jerek ci przypalił się to, widzisz? Po 100 zł. No kurwa z pół tony było więcej. Będzie trzeba go odszkodować. No, zobacz, ale zawiało niech, tutaj. No i niech on powie mi teraz tak jak Wojtek, że tu tir zawiał. Jak od drogi jest 150 metrów. Że to pożycie przez całe życie. A mówią, że monokultury nie wolno robić, ale w życie wolno. Tylko chyba trzeba co 2 lata zmieniać, nie? Bo trzeci rok to dopłaty nie dostanie się. A nie wiem. Czy jak to jest? Coś w tym stylu. Nie wiem, bo jeszcze nie miałem 3 lata, bo rząd to samo. Dawaj, rozjeźdź pana Jirka. Za te spalone... Żyto, nie? Żyto, no. No chyba. Nie no, żarty żartami. Zanim tylko może jakiś vlog z sąsiadem na odległość się nagra, ale zobaczymy jak to będzie. Wypakujemy rzeczy i będziemy rozładowywać skrzynki. Sześćdziesiątkę trzeba odpalić i jedziemy. Gazu do oporu. Po lewej? Kurde, gdzie on to wymyślił? Ja pierdolę, widzisz? Co? Co? Już się kręgosłup boli? Czekaj, bo kurde. No wejdziesz tutaj, jak ja teraz się obrócę? Kurde. Co się tam śmiesz? Ja pierdzie.
Patrz, jak mi wymigał, teraz będę musiał cały czas na dół dawać. Kurde. A on do góry. Ja pierdzielę, to nie widzi, że idę. Robimy ognisko, co nie? Co? Ognisko robimy. Nie dziś, dzisiaj nie. Czemu się migasz, żebyś na tym nie dawał, tak? Wiesz tam. Ja wiem, o co chodzi, by migał się. Dobra, wsiadamy do 60. Cyk! Pach! Pięknie. Aha, no zajebiście sobie wsiadłem. Jak trzeba najpierw odpalić ją. No, te naręczne zaciągnę, bo jeszcze mi odjedzie i będzie dopiero. Cofać, bo straszny luz jest na tym zaczepie. Damy radę. Kurde, bez pomagania to się nakręci. Ten zaczep przyjeprzony. Ja ją prosto prowadzę, ona mnie ucieka. A jak? Teraz muszę w drugą stronę, bo ten zaczep to jest piękna sprawa. Taki wywalony, że te ruchy ma takie, wiecie, opóźnione. Damy jej na noc jedzonka, tutaj wyłączymy lampkę, żeby odładowanie akumulatora. Panie, ile pali? A, ile wleje? To jest prawda. Ile ona pali? Tyle, ile wleje. Dobra, mam tu taki fajny stolik. Sobie wejdę na niego. I będziemy lać. Żeby nie rozlać, zrobimy tutaj tak, jak zazwyczaj wszyscy leją. Tak. O. O, wylewasz. O kurde. Chyba trochę wylałem, no. Trzeba uważać, bo może być bardzo gorąca i może wystrzelić korek. O, widzisz? Płynu jest tyle, co powinno być. Skąd takie rzeczy wiesz?
Od mechaników? No, wszystko się nauczyłem dzięki Maćkowi i Kazikowi. Dużo się nauczyłem rzeczy. Ile naszykowałam jedzenia? Tak? Na święta. Ile święta? No co ty, Bartek? No to co ty mówisz? Tak sobie mówię. Jak tutaj tak zabezpieczyć, żeby ten tutaj, o, wichajster był? Nawet na trytkę dam. Kurde. Ja, nie, to trzeba nowy kupić. Ten dziadkowy to jest wywalone normalnie w powietrze. Chcieliśmy dać przedni zaczep od 60 do Perkinsa, że to jest tak wywalone, że tylko się nie opłaca wstawiać. Pokażę wam jeszcze, jak wyglądają te ogórki, czy one kiełkują, czy nie kiełkują. O, czy podlać. O, kiełki puszczają, zaczynają puszczać. Dobra, tak trzeba podlać. Słyszycie ten szum? Tak chcę, żeby padało. I na dzisiaj koniec. I tak przebiegał właśnie dzień u Jokerów. Ja bardzo dziękuję za tak dużą oglądalność pod filmami. I tylko i wyłącznie liczą się dla mnie ci pozytywni widzowie. Dziękuję i do następnego razu. Pomachaj, Bartek. Pomachaj, Burka. Burka, pa, pa.